Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 werset. List w butelce. U wybrzeża Anglii pewna mała dziewczynka wrzuciła do morza butelkę, w której umieściła list wraz ze swoim adresem. Jak wielkie było jej zaskoczenie, gdy po wielu miesiącach otrzymała list od pewnego chłopca z Australii, który znalazł ją na jednej z plaż. Ta butelka przepłynęła tysiące kilometrów, aż w końcu dotarła do tego niespodziewanego celu. Radość tej dziewczynki była ogromna. Wiadomości przesyłane w butelce kojarzą się nam przede wszystkim z rozbitkami wołającymi o pomoc. Znalazłszy się w beznadziejnym położeniu, wrzucali do morza butelkę z wiadomością, choć była nikła nadzieja, że ktoś przyjdzie im z pomocą. Niektórzy ludzie, modląc się do Boga, mają podobne nastawienie, jak ci rozbitkowie. Spróbuję, w końcu to nic nie kosztuje, a może się uda. Czy i ty tak myślisz? W takim razie musisz wiedzieć, że Bóg słyszy każde twoje słowo. On również wszystko o tobie wie. Ponadto On cię kocha, co nie oznacza jednak, że akceptuje zło, które czynisz. Modlitwa to rozmowa z Bogiem. Modlitwa to rozmowa człowieka z Bogiem i modlitwa to rozmowa Boga z człowiekiem. W modlitwie ty mówisz do Boga, a Bóg odpowiada tobie tym, co Bóg napisał w Biblii. Czytając Biblię, zapoznajesz się z tym, co mówi Bóg do ciebie, w odpowiedzi na twoje modlitwy. Modlić się do Boga oznacza rozmawiać z Nim i oczekiwać od Niego odpowiedzi, a więc być gotowym do słuchania Go. Bóg objawia się każdemu, kto ze szczerego serca Go szuka. Być może przemawia do ciebie przez Słowo Boże, jakie czytasz z Pisma Świętego, Biblii, albo przez kogoś, kto jest wierzącym chrześcijaninem, albo przez jakieś szczególne wydarzenie lub okoliczności twego życia. Jednakże na pewno Bóg przemawia do ciebie przez swoje słowo, Biblię. Czytając ją, możesz poznawać Boga, Jego miłość i wszystko, co dla ciebie uczynił. Uwierz tej dobrej nowinie. Bóg, Zbawiciel, chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. 1 Tymoteusza 2:24. Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Izajasza 45:22. Położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. To głoś i tego nauczaj. 1 Tymoteusza 4:10. Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Dzieje 10 rozdział 34 werset. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Łagodność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, pilnować będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe,
co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to. Filipian 4, rozdział.